Cześć Wam kochani moi! Dzisiejszy filmik zadedykowany jest troszeczkę płci męskiej, Wam mężczyznom, którzy nie potraficie czasem nas uszczęśliwić, a może nie, że nie potraficie, ale nie chcecie, co jest najważniejsze. Miałam parę dni temu taki dzień, troszeczkę nie wiadomo co, byłam troszkę przygnębiona i mój mąż, jak to zazwyczaj bywa, zamiast postarać się wyjść mi z tego mojego takiego doła, to po prostu przyczepił etykietkę masz focha. Czyli jak już mam focha, to już wiadomo, że nic z tym nie da się zrobić, że to my tak kobiety mamy, my mamy zawsze focha. Chciałabym Wam po pierwsze powiedzieć, że my nie mamy zawsze focha. Czasem jesteśmy smutne, czasem jesteśmy zamyślone, czasem jesteśmy po prostu złe, czasem jesteśmy zamyślone albo po prostu, że tak powiem, nazwijmy to trochę zawiedzione. No i właśnie jak rozpoznać pewne zachowania nas, kobiet? My kobiety mamy czasami problem wyrazić nasze uczucia. Wy mężczyźni jesteście inni. Wy, jeśli jest Wam coś, to walniecie ręką w stół, wyrzucicie co Wam jest, leży na sercu i od razu jest gotowe. A jak już jeśli chodzi o Waszego kolegę, to jeszcze dacie sobie z piąchy i macie z głowy. My kobiety jesteśmy bardziej tajemnicze i lubimy, kiedy mężczyźni albo inne osoby odkrywają, co nam jest. Ale nie dlatego, że chcemy być tak tajemniczy, że po prostu to udowadnia nam, że wy faceci chcecie i nas kochacie. Więc jeśli my jesteśmy troszkę zasmucone, zamyślone, na pewno jest jakiś powód. Albo coś zrobiliście, albo po prostu liczymy na coś z Waszej strony, albo po prostu mamy zły dzień, bo to też bywa. I jak Wy macie się zachować, jeśli, bo to jest tak, jak jesteśmy na razie, na początku razem, jeśli para zakochanych jest ze sobą kilka miesięcy, skaczecie koło nas, pokazujecie nam, że jesteście dyspozycyjni na wszystko, pocieszacie nas, masujecie nas, zapraszacie nas do restauracji, do baru, do kina, do teatru, a później jak już jesteśmy ze sobą dłuższy czas, zero, udajecie, że nas nie widzicie, robicie focha, jak my mamy focha i w ogóle nie za bardzo staracie się, żeby było dobrze między nami. A właśnie tak nie powinno być, bo na początku my też jesteśmy tak bardzo zakochane, że wszystko nam odpowiada, więc nawet jeśli Wy pewnych rzeczy nie robicie, to my tego nie zauważamy. A za to z czasem, kiedy już jesteśmy dłuższy czas razem, to jak Wy po prostu tego nie robicie, to my zaczynamy sobie zadawać pytanie, czy on nas jeszcze kocha, czy on nas jeszcze chce, czy my mu się jeszcze podobamy, czy on już nie ogląda się za naszą koleżanką. No i my po prostu tak mamy. My kobiety za dużo myślimy, za dużo pytań sobie zadajemy i przez to bardzo cierpimy. No nie jest to powód, żeby się dla nas gniewać i od razu nam wyrzucać, że my mamy fochy i że dlaczego nie powiemy pewnych rzeczy wprost. My po prostu takie nie jesteśmy i nigdy takie nie będziemy. A jeśli już staniemy się inne, to wtedy zrezygnujemy z naszej kobiecości, z naszej natury. Więc postarajcie się czasem wyczuć nasze pewne sygnały. Na przykład, kiedy zaczynamy Wam temat mówienia czegoś, że o, jak widziałam coś pięknego, albo marzyłoby mi się coś, to nie zmieniajcie od razu tematu, bo już macie gdzieś takich naszych tematów o niczym, tak zwanych przez Was, ale starajcie się wsłuchać w to, o czym my marzymy. Może przyda Wam się to za kilka miesięcy, kiedy będą nasze urodziny, jakaś rocznica, bo wtedy będziecie mogli spełnić jeden z tych marzeń. My kobiety właśnie liczymy w taki sposób, że udowodnicie, że nas kochacie, że Wam na nas zależy. Bo kiedy my Wam pokażemy albo powiemy, że jest coś nam się marzy, a Wy po kilku miesiącach uda Wam się nam to zrealizować i nie zawsze chodzi o coś kosztownego, czasami naprawdę nie trzeba wydawać dużo, to wtedy udowodnicie nam, że Wy nas słuchacie, że Wam zależy, że pamiętacie i że wiecie, czego my pragniemy. Kolejną sferą, taką, o którą mężczyźni z czasem zapominają, to jest takie szarmanckie zachowanie. Zauważyłam, że wielu mężczyzn właśnie na początku pierwsze otwiera drzwi kobiecie, nie wiem, pisze jej smsy romantyczne, wysyła kwiaty albo nawet przynosi jej co jakiś czas jakiś kwiatuszek, jakiś upominek. To później, jak jesteśmy razem, jak już się mieszka razem, zero kwiatków, bo szkoda pieniędzy. Do kina to już razem się organizuje. Nie robicie nic takiego, żeby nas zaskoczyć. Oczywiście teraz zaczniecie mi pisać komentarze pod spodem, ale Wy to wymagacie. To nie o to chodzi, że my wymagamy, ale jeśli Wy chcecie, żebyśmy my kobiety czuły się kobietami, czuły się podrywane, kochane,
i czuły chęć na przykład, by zrobić dla Was też coś romantycznego, to Wy też musicie się postarać. Musicie nam pomóc, byśmy czuły się kobietami. Bo takie codzienne życie, takie codzienne obowiązki, bycie mamą, bycie żoną, po prostu czasem tak nas przygniata, przytłacza, że my już po prostu też nie mamy ochoty wtedy na seks, też nie mamy ochoty na jakieś romantyczne igraszki. Jeśli Wy dacie nam powód, by poczuć się dalej kochane, podrywane, chciane, że tak powiem, to w nas też rozbudzi się jakaś taka żądza bycia takimi kobietami, takie prezenty. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich kobiet, ale powiem Wam na pewno w większości. Nie myślcie w kategorii Waszej. Wam, mężczyznom, podobają się pewne rodzaje, nie wiem, sprzętów, telefony, komputery, kable, nie kable, sprzęty, śrubki, nie śrubki. Jeśli chcesz zrobić niespodziankę Twojej kobiecie, musisz patrzeć troszeczkę w inny sposób. My kobiety kochamy kosmetyki, kochamy wszystko to, co pachnie. Kochamy perfumy do domu, kochamy torebki. I jeśli chcesz nam zrobić prezent, nie myśl w kategorii, masz już 5 torebek, to nie kupię Ci 6, bo Ty już na pewno jej nie potrzebujesz. Masz już tyle kosmetyków, po co mam Ci kupić kosmetyk, skoro Ty już tyle masz? Na pewno Ci nie jest potrzebny. My uwielbiamy takie rzeczy. Tak jak Wy macie 10 śrubokrętów i jeszcze byście kupili kolejne 10, tak my, jeśli mamy 10 pędzli do makijażu albo 10 palet cieni, to jeszcze by nam z 5 się przydało i na pewno byśmy były zadowolone. Także nie myślcie Waszymi kategoriami. Musicie patrzeć na nas w inny sposób. Tak jak my staramy się, by widzieć Was w inny sposób. Bo my też dbamy o Was. Udowadniamy Wam, że Was kochamy w taki sposób, że Wam gotujemy, sprzątamy, prasujemy, że kupujemy sobie piękną bieliznę i staramy się może właśnie w taki sposób Was rozbudzić Wasze żądze. Wy też musicie się czasem postarać, bo Wy z czasem ubieracie te Wasze majciory, po domu się drapiecie po brzuchu, po tyłku, bekacie i myślicie, że my też z czasem zawsze będziemy Was widzieć w taki sposób właśnie, o jaki mój mąż jest, czy ukochany, seksowny, czy romantyczny. Nie, my też z czasem może będziemy Was widzieć trochę tak bardziej odrzucające, bo jeśli Wy się nie staracie o nas, to naprawdę my też kobiety potrzebujemy jakichś takich bodźców. Temat jednego dnia w miesiącu, nasz okres. Każdy z Was traktuje nas wtedy jak takie jędze. O, Wy jesteście okropne, na wszystko, wszystko Was denerwuje, ciągle tylko narzekacie. To nie jest tak. Starajcie się może wejść w naszą skórę, że to jest silniejsze od nas. I że jak narzekacie na to, że my jesteśmy takie właśnie, bo mamy dzisiaj te trudne dni, to jeszcze bardziej po prostu podjudzacie to zło w nas. To taki sposób wyładowania naszej energii. Ale jeśli Wy w tych dniach postaracie się na przykład może być bardziej milsi, jeśli będziecie widzieć, że my mamy po prostu, zbliżają się nasze burze hormonalne, to starajcie się troszeczkę tak, może coś zorganizować, może po prostu być milsi. Ten raz ugotujcie kolację albo po prostu, nie wiem, zróbcie nam masaż. Naprawdę, my nie jesteśmy jakimiś jędzami raz w miesiącu, które zmieniają się i nic nam nie pasuje. Może po prostu jesteśmy bardziej nerwowe, to na pewno, ale jeśli Ty będziesz milszy dla nas, to my na pewno będziemy milsze dla Ciebie. No i ostatnia rzecz. My kobiety szykujemy się w godzinę, a Wy w 5 minut. Ja tu mówię teraz w taki sposób, że mam dwoje dzieci i zanim ja zacznę się szykować, muszę przygotować mojego syna, moją córeczkę, może jeszcze coś sprzątnąć. Mój mąż w tym czasie bierze telefon i ogląda sobie notycje, coś sobie tam poczyta, pójdzie sobie do łazienki, godzinę sobie tam posiedzi w gazecie, poczyta gazetę w łazience, później się spokojnie ogoli, a ja w tym czasie tak, jednego wołam, bo mnie nie słucha, drugiemu jeszcze, jak już są ubrani, muszę im dać jeszcze jogurt, bo są głodni, a później jak już wszyscy są przygotowani, ja zaczynam siebie ubierać i wtedy mój mąż staje w drzwiach i mówi, nie jesteś jeszcze gotowa? No tak, i wtedy doprowadzacie mnie do szału. To normalne, że my wtedy wyjdziemy z siebie, bo zróbmy odwrotnie. Ja się będę spokojnie ubierać. Także pójdę sobie do toalety, wykąpię się, umaluję się, a Ty w tym czasie ubierz jedno dziecko, drugie dziecko, sprzątnij coś, przygotuj jeszcze torbę z dziećmi, bo jak gdzieś wychodzimy, to musimy wziąć serwetki, pampersy, picie i nie picie, smoczek
I wtedy się ubierzesz ty. Zobaczymy, kto będzie pierwszy. Na pewno będę pierwsza ja. Także starajcie się też popatrzeć na to w inny sposób. A jeśli nie macie dzieci, jesteście jeszcze narzeczeństwem i ja się szykuję długo, to pamiętaj o tym, ile, jeśli ja się nie umaluję i nie uczeszę i wyjdę tak jak ty, ubierzesz się, żel we włosy, jesteś gotowy i dobrze wyglądasz, nie? Ja też. Dziś się nie pomaluję, nie uczeszę, nie będę się wiadomo jak stroić w szpilki i też wyjdę tak jak ty. Będę ci się wtedy podobać? Bo wy mężczyźni narzekacie na nas, ale tak naprawdę oglądacie się za kobietami, które są wyszykowane. Także jeśli chcesz, bym wyglądała dobrze, jeśli chcesz, by twoja narzeczona wyglądała bosko, uzbrój się w cierpliwość, bo my to robimy dla ciebie. Przede wszystkim dla ciebie. No i kochani, ostatnia rzecz. Sprawy łóżkowe. Wy mężczyźni zapalacie się, o tak, jak zapałka. My kobiety takie nie jesteśmy. Jeśli wieczorem mamy, ja mówię teraz o mnie, bo mam dwoje dzieci, więc muszę położyć jedno spać, wykąpać je, jeszcze posprzątać, pomyć po kolacji. Po prostu wreszcie o tej 10 jestem zrelaksowana, bo siadam sobie na kanapę, to przykro mi, ale nie mam ochoty od razu wskoczyć na ciebie i żeby już było gotowe. Nie, nie. Pewne rzeczy trzeba też zadbać, bo kiedy się jest narzeczeństwem, jest dużo łatwiej. Po prostu masz cały dzień na to, by dbać o ten związek, by coś miłego powiedzieć, się poprzytulać. Kiedy się ma dzieci, na to czasu nie ma. Także postaraj się też o to, jeśli chcesz, by coś później było. Nie wiem, przecież telewizor, jak już dzieci idą spać, albo nawet jeśli się nie ma dzieci, przecież telewizor, popatrz na mnie, porozmawiajmy. Tak jak to, kiedy jest się narzeczeństwem, postarajmy się zbudować tą taką intymność we dwoje, bo wtedy wszystko samo przyjdzie. Otwórzmy butelkę wina, napijmy się lampkę wina razem. Na pewno wtedy kobiety zmiękną i będą takie, kiedy je poznaliście. Nie możecie wymagać, że po latach po prostu my dziewczyny będziemy, czy my kobiety będziemy po prostu zaraz po kolacji dzieci idą spać, my jesteśmy gotowe. Niestety tak nie jest, ale myślę, że nawet wtedy nie jest zbyt interesująco. Także jeśli ci się spodobało, łapka w górę. Piszcie do mnie komentarze, co myślicie o tym. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam naprawdę, że jest Was coraz więcej. Dziękuję Wam, że piszecie do mnie maile, że piszecie komentarze, za kciuki w górę. I pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego. Cześć!